Jezus żyje! Jezus żyje! Jezus żyje! On zmartwychwstał! Jezus żyje! Ojcze, ja uwielbiam Cię na tym miejscu! Dziękuję Ci za nowe narodzenie w Łodzi! Dziękuję Ci za dzisiaj, za ten zasiew słowa Twojego! Dziękuję Ci, że ludzie w tym mieście są przekonywani o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Dziękuję Ci, Ojcze. Duchu Święty, manifestuj się na tym miejscu. Duchu Święty, manifestuj się na tym miejscu teraz. Kochani, przyszliśmy do Was z dobrą nowiną. Ja nazywam się Katarzyna Grodzka i 2 lata temu głoszona mi była pełna Ewangelia. Nie usłyszałam jej na ulicy, ale przez telefon. Myślałam, że Jezus jest gdzieś taki nieosiągalny. Bardzo zaangażowałam się w religijne życie. Byłam bardzo gorliwą katoliczką, bardzo gorliwą. I właśnie w kościele katolickim myślałam, że to jest jedyna droga, aby pójść do nieba. Było we mnie wielkie pragnienie, aby pójść do nieba. Dlatego prawie 25 lat mojego życia poświęciłam na bałwochwalcze rytuały, na odmawianie różańcy, na chodzenie do spowiedzi i do komunii. Ale wiecie co? W moim życiu i w moim sercu była ogromna pustka i głód Boga. Był we mnie głód Boga. Moje serce było skierowane na Jezusa. Ale wszystkie rzeczy, które robiłam w religii, realnie mnie oddzielały od poznania Jezusa Chrystusa. To wszystko, co robiłam, dużo się modliłam, chodziłam do spowiedzi, regularnie do komunii, ale to nie przynosiło mi życia. Religia nie przyniesie Ci życia. Jestem tego świadectwem, że religia nie przyniesie Ci życia. Sakramenty nie przyniosą Ci życia. Religia nie przyniesie Ci wolności. Religia nie wypełni pustki w Twoim sercu. A wiem, że masz pustkę w sercu, jeżeli nie znasz Jezusa. Wiem, bo byłam w tym miejscu. Byłam bardzo nieszczęśliwą osobą. Ale 2 lata temu nastąpił ogromny przełom. Nawróciłam się ze złej drogi. Nawróciłam się i oddałam moje życie Jezusowi w pełni świadomie. Nikt mnie do tego nie zmusił. W moim przypadku było tak, że kiedy usłyszałam pełną Ewangelię, to bardzo poruszyło moje serce. Wiedziałam, że mówią mi o jakimś innym Jezusie, że słyszę, że Jezus Chrystus raz na zawsze zmazał mój grzech, zapłacił mój dług, pokonał każdą moją chorobę, zmartwychwstał. Jeżeli w to uwierzę sercem, chwycę to sercem i ustami wyznam, że jest moim Panem i Zbawicielem, będę zbawiona. Przez większość mojego życia nikt mi nie powiedział, że muszę narodzić się na nowo, że muszę uwierzyć w pusty krzyż i w pusty grób i
że to jest moja wejściówka do nieba, że Jezus zapłacił za mnie cenę. Chwyć to dzisiaj sercem. Ja tak zrobiłam. I dzisiaj z osoby, która nie miała pewności zbawienia, z osoby, która była bardzo religijna, stałam się osobą, która ma pewność zbawienia, która zna Jezusa osobiście, która idzie do nieba. Zostałam uwolniona od duchów religijnych, które wiązały moje życie. I dzisiaj możesz być wolny. Dzisiaj możesz być wolny od każdej choroby, od każdego demonicznego związania. Bo Jezus zapłacił cenę. To jest za darmo. Dzięki Jezusowi zbawienie jest za darmo. Przyjmij ten dar dzisiaj. Dzisiaj jest Twój dzień zbawienia, kiedy słyszysz słowa prawdy. Zawołaj ze szczerego serca do Jezusa. Ja tak zrobiłam. Czy chcesz mieć życie wieczne? Czy chcesz mieć pewność zbawienia? Dzisiaj możesz to mieć. Dzisiaj możesz być dziedzicem nieba. Dzisiaj oddaj swoje życie Jezusowi. Dzisiaj do Niego zawołaj. Możesz też podejść do mnie. Mogę modlić się z Tobą. Przyjdź, nie bój się. Chodzi o Twoje życie. Chodzi o Twoją wieczność. Nie bój się. Jeżeli jesteś osobą, która od długiego czasu zmaga się z migrenami, są bardzo silne, możesz przyjść do mnie, ja Cię uzdrowię. Jezus Chrystus w Jego ranach i sińcach jest pełnia uzdrowienia. Ja tego doświadczyłam i doświadczam. Nie musisz chorować. Nie musisz. Bo Jezus zapłacił cenę. Nie musisz chorować. Przyjdź, a uzdrowię Cię. Amen.